Siemano-siemano, zakłódnikow TV. Otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalek Dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o postaci, która została mocno zrujnowana przez twórców. Przez te zrujnowane, powiedzmy, że bardzo znienawidziłem to postać w sensie taki, że. Wiecie, jakoś tam sympatio da, że to postać, ale bardziej, wiecie, takim taką sympatią, że tej, tej postaci bardziej współczuję i bardzo nie lubię tego co z tą postacią zrobiono, a mianowicie chodzi mi o postać Ezekiela z pierwszej obsady postać, która była, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć seksistowska ze swoimi poglądami, takimi, że uważał dziewczyny za dużo gorsze od mężczyzn, był seksistowską postacią, no i odpadł drugi odcinku wyspy totalnie porażki za seksistowskie poglądy. Po to oczywiście pojawiał się specjalcików wyspy Totalnej Porażki, gdzie oczywiście, no, próba zdobyć milion dolarów. Oczywiście, nie dostał się do. nie dostał się, oczywiście, na plan. Potem mieliśmy jego wyspę w wyścigu Celebrytów Totalnej Porażki Powrót, ale też nic z tego, jakiegoś większego, nie wyniknęło tak na dobrą sprawę. I potem dostał się do Totalnej Porażki w trasie. I tutaj zaczęło się piekło dla Ezekiela. Jak do jego w sobie postać, bo. Pamiętacie to, że jak Ezekie zarzekał się już w pierwszym odcinku totalnej porażki w trasie, że teraz będzie to jego gra, że pokaże na co go stać i tym podobne Pamiętacie zapewnie tę może powiedzieć jego linię tekstową, którą wypowiedział w tymże odcinku. Tak potem mamy oczywiście jego wykopanie w drugim odcinku totalnej porażki w trasie przez że zawalił wyzwanie z Patykiem, gdzie Patyk miał skazać jego drużynie Oczywiście drogę do Lilo, ale ten Patek został pożarty przez aligatora i tutaj Ezekiel Bóg to inaczej rozegrać, na przykład mógł przekazać winę na kogoś innego, i wtedy nie zostałby wyeliminowany z programu. Ale niestety, że Ezekielo nie jest dosyć uczciwą postacią. Nie oszukujmy się, Ezekiel może jest jaki jest, ale jest dosyć w postaci uczciwo. w Szczęście sensie taki, że nie oszukuje. No to wyleciał z programu oczywiście potem. Siedział przez większość sezonu w luku bagażowym oczywiście Chris to zauważył i wydają go do roli jakby to można powiedzieć swojego tak jakby pachoła, w sensie takie, że na zlecenie tak naprawdę robił dla Chrisa i zadanie było takie oczywiście dla Ezek, że miał wolciku Gdywice Lodent to, w, w gdy to miał oczywiście złapać wszystkich zawodników oczywiście i jakby to można powiedzieć przyprowadzić ich do Chrisa Zadanie dla Ezekiela, no wiadomo, poszło źle. Ezekiel zawalił wyzwanie i przegrał wyzwanie. I tutaj te wyzwanie polegało na tym, gdyby Ezekiel, można powiedzieć, wywiązał się z kontraktu zawiązanego przez Chris'a, mógłby powrócić do rywalizacji w programie. Ale przez to, że zdziczał, przebywając ze szczurami i ogólnie ze zwierzętami, bo ogólnie to jest tak tłumaczone przez twórców, że Ezekiel zdziczał, bo. Wiecie, przybyła ze szczurami, ze zwierzętami w luku bagażowym i przez to powiedzmy, że oszalał miał nadwiesione uszy, miał zieloną skórę, plamy wątrobowe i to spowodowało, że oszalał. Jak dla mnie to tłumaczenie jest chyba jednym z najbardziej logicznych. Oczywiście to jest to tłumaczenie przez twórców wymyślone ogólnie. To jest, to jest oczywiście mowa twórców, co, co do tego na ten temat, jak oni to wszystko opisali. Ale co ja na ten temat sądzę? Pokazanie go potem jako zbutowanego guluma. Naprawdę. Fresh TV. Naprawdę. to Gis, Co wam Perch. Co wam wstrzeliło do głowy, że to będzie dobry pomysł? Naprawdę. Jeszcze Zezek Kira się zrobić całkiem fajną i sympatyczną postać. No mówię. Nie chodzi mi o to, że miałby być biły, miły. Nawet byście mogli zrobić z niego jakiegoś, jakiegoś nie wiem, antagonistę. A zabić się z jego... Kolernego Goluma, no. No nie mogę, no. Zrobiliście z jego cholernego Goluma. Naprawdę. No nie rozumiem, można powiedzieć, podejścia do tematu z Ezekielem. Naprawdę. Mi się tak nie podobało. To było takie upokorzenie w tej postaci. A ja i taką przeszedł swoje, można powiedzieć, po tym jak został wyeliminowany dwukrotnie z programu. Raz, że w pierwszym sezonie. Potem w trzecim. A potem. magicznym sposobem zrobiliście z jego Butanta, do... Wiadomo, że ta transformacja jest, ta, się zjada dzień i to przebiegało etapami, ale naprawdę... Nie wiem, zrobiliście z Zygia Dzikusa, który chował się w cały, cały czas w hangarze, tam Krisa, a to jakiś kurde garka, kurde na żarcia, to innych tego typu miejscówkach, naprawdę... No nie wiem co twórcy mieli yy, w głowach robiąc trzeci sezon. Jeśli chodzi o postać Ezekiela, to naprawdę było karygodne. No. Wiadomo, że mogli Ezekiela nie lubić, bo pewnie tak było. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mogło tak być, ale potraktowali go, wiecie, jak takiego typowego śmiecia. Nie lubimy Ezekiela. Chcemy, żeby ta postać była bardziej popularna. to wiecie co? Zróbmy z niego goluma. I tak, na dobrą sprawę. Fani spekulują, jak do tego doszło. co nawet różne teorie spiskowe, jak Ezekiel stał się tym butantem. I nie to, że na przykład nie wiem, Chris mógł mu coś, nie wiem, podać, że się zbutował, mógł nie wiem, jakieś, do jakiś toksyczny odpadów w pasie albo coś. No, nie wiadomo, co tam Chris składował, na, tak naprawdę, na swoim, swoim samolocie. I tak naprawdę nie wiemy, co tam tak, tak naprawdę Chris trzymał. Poza samym Ezekielem, no bo. Raczej to było wszystko kartowane, że Ezekiel tam sobie siedział praktycznie przez cały. No to cały dosłownie sezon, bo były urywki, można powiedzieć, z samolotu, gdzie Ezekiel tam się znajduje. No były urywki w piątym odcinku, czy tam szóstym, czy tam innych odcinkach. Nawet była scena, gdzie szczury wyskakiwały z samolotu i Ezekiel się im przygoda, ale z jakiegoś powodu w Polsce to ocenzurowano. Nie wiem z jakiego. W sensie takie, że zrobiono to tak, że Ezekiela tam nie było w tej scenie, tylko szczury sobie skakały z samolotu na spadochronach, a w angielskiej wersji, czyli w tej kanadyjskiej, oryginalnej wersji mamy scenę, gdzie Ezekiel, no patrzy się na to wszystko, jeszcze nie jest mutantem, jeszcze jest normalny, to był piąty albo szósty jak dobrze pamiętam i teraz zachodzi pytanie, jak do tego kurwa wszystkiego doszło, nie? Że diabetralnie potem przechodzimy do 13 cicka jeszcze zekier jest nienormalny, w sensie taki, że zmieniono go ten dziwny bostrum wzorowane na postaci Goluba z władców Pierścieni, Ja tego nie rozumiem kompletnie. Nawet to jest wow! Po prostu to jest wow. Nie nawet nie umiem tego opisać. Jak to się w ogóle stało, ale jak oglądałem totalną porażkę w trasie za pierwszy raz, to ja takie miałem What the fuck, co ja w ogóle kurwa oglądam, co oni z zrobili do... Wiecie, tak jak na przykład Dakote można wytłumaczyć postaci Dakota z czwartego sezonu, że pod postacią Zetknięcia się z toksycznymi odpadami stało się to, stało się z nią to można powiedzieć Ta cała mutacja zaszła w wyniku toksycznych tego można powiedzieć odpadów, to jest jeszcze całkiem logiczne co się wydarzyło w czwartym sezonie Ale ze Zekielem w trzecim Nie, nie rozumiem tego do dzisiaj, mimo że Minęło 11 lat od premiery Totalnej Porażki w Trasie Nie ogarniał nadal tego motywu Jaki był zamysł tego, żeby zrobić z niego Mutanta i zbardować jego postać Naprawdę, ja nie rozumiem tego i Teraz kwestia taka, dlaczego nie lubię jego Ezekiela? Ponieważ zbarnowano jego potencjał zrobić z niego zwykłą przeszkadzajkę w trzecim sezonie, gdzie chciał Atakować uczestników w 21 odcinku Totalnej Porażki w Trasie w odcinku pod nazwą Społeczeństwo Kłamiące Afryki, potem w czwartym sezonie powrócił jako mieszkaniec kopali toksycznej odpadów, gdzie oczywiście miał potem toksyczną ślinę w wyniku zetknięcia się z toksycznymi odpadami, więc powiedzmy, że w sezonie stał się już stuprocentowym mutantem, ale tutaj trzeba powiedzieć jedną fajną ciekawostkę kojarzycie może serial z Cartoonie z Cartoon -e to z okolic roku 2000, tam 2012, 12 11. Tam właśnie wystąpił Ezekiel pod postacią swojej normalnej formy, tak jakby. No, wiecie, zanim się stał jeszcze, niby, mutantem, ale to też jest takie tłumaczone przez fanów, domysły fanów, które są dosyć realne, w mojej opinii, że tak naprawdę SkyTewDie wykupiło postać, w sensie Katudi, czyli oczywiście to, co lecia na Network, posłużono się postacią Ezekiela, tego prawdziwego, który nie stał się butantem. A postać Ezekiela Mutanta to jest jakiś, można powiedzieć, stażysta, który udaje zmutowanego Ezekiela. Albo Ezekiel sam udaje Mutanta, ponieważ jest na zlecenie Krisa wydajny do tego, żeby dręczyć uczestników. Różne teorie są na ten temat, ale jak dla mnie to, co z Skatuni reprezentowało w postaci Ezekiela, jako występowała w tym teletur teleturnieju, bo tak, Skatuni to jest teleturniej który występuje w różnej postaci z kreskówek z kartu Network no oczywiście tu, bo wiadomo, że totalna porażka pierwotnie pojawiła się po raz pierwszy na TeleTudzie i dopiero potem na kartu Network więc wiadomo jak to, do czego to wszystko prowadzi, ale mówię tutaj mnie akurat zdziwiło, że z wykorzystało postać normalnego Ezekiela, to był ten sam rok kiedy Między innymi pojawiała się totalna porażka zemsta wyspy, czyli też było po mutacji Ezekiela, bo Ezekiel zbutował totalną porażkę w trasie, który, która była emitowana w latach 2010-2011 w poszczególnych krajach, które emitowały totalną porażkę w trasie czyli Polska, Włochy, Kanada, USA, ogólnie cała Europa i Stany Zjednoczone i kraje im podległe, tak? Wiadomo o co mi między innymi chodzi. I tutaj, kwestia, dlaczego ja nienawidzę Ezekiela pod postaci Mutanta? Z tego powodu, że Ezekiel pokazał już w pierwszym odcinku totalne porażki w trasie, że mógłby jako zwykły uczestnik dojść dosyć daleko, ale co twórcy z nim zrobili? zabili go w Mutanta. Tak o! Żeby była większa oglądalność. Bo była boda bo była wtedy na wadców w pierścieni, trzeba było podpiąć się pod hype i moje zdanie, zrobienie Ezekiela Potem w czwartym sezonie przeszkadzajki, szczególnie w odcinku kupanie, miejsce miejsca na toksyczne odpady, gdzie zakochał się ładnie Bari Ten wątek był naprawdę żałosny. Potem, można powiedzieć, w Plejadzie Gwiazd, gdzie dokuczał uczestników w kilku, w kilku odcinkach, albo potem w totalnej pracy, w trasie też był taki można powiedzieć, moment, gdzie też Ezekiel był przeszkadzajką. Oczywiście w końcowej fazie sezonu. W odcinku 21 i 25 się pojawił jako zbutowana postać. Na przykład chciał się pozbyć header. Chciałem oczywiście maltretował Tankana w 21 odcinku. Naprawdę zrobić z niego taką przeszkadzajkę, bo nie wiedzieli jak jego postać rozpisać, albo go mocno nienawidzili albo chcieli po prostu zrobić z niego typową przeszkadzajkę. Taka jest oczywiście tutaj boja, tak jakby opinia co do tego tematu, że chcieli z niego zrobić. Typowe popychadło, które byłoby maltretowane przez, ka przez każdego dosłownie w programie. Oczywiście, zabez twórców później się uda, bo został przeszkadzajków, Tutaj prace zrobiliście wyspy, plenarz gwiazd. Ale naprawdę nie lubię tego, co zrobiono z Ezekielem. Dlatego ja Ezekiela nie lubię pod postacią zbutowaną pod, pod postacią zbutowanego golema. Znaczy, jego lewa, tylko guluba. Przepraszam za pomylenie się. Więc tutaj mogę powiedzieć tylko jedno: Naprawdę, ja Ezekiela. Nie że jakoś mocno nie lubię pod od typowego seksistowskiego chłopaka, który uważa, że dziewczyny są głupie i w ogóle. To, moim zdaniem, postać jego obecna jako butanta jest po prostu do niczego. Naprawdę, zniszczyli go tak, że. Jak widzę Ezekiela, to od razu już mi się na płat zbiera. Nie to nie taki płat, że jest mi kurwa smutno. I w ogóle, tylko płacz kurwa taki... I taki sobie mi się kurwa jaka żenada, co oni z tym chłopem zrobili, nie? Mam dosłownie takie wręcz. Jak widzę zbutowanego Ezekiela, to aż agresja we mnie kurwa rośnie. Dosłownie, jak można było tak zniszczyć tą postać? To jest po prostu żenada. Naprawdę. Powiem wprost, żenada. Można Ezekiela nie lubić, można Ezekiela nie cierpieć, ale jest mi kurde przykro patrzeć to co z nim do totalnej porażki w trasie. Naprawdę ja tego kompletnie nie popieram. Jakby to można powiedzieć i nie po prostu neguję to kompletnie, ja to kompletnie neguję. A dwa, to nawet nie był odcinek poświęcony w Totalnej Porażce, plejacie gwiazd, to ten odcinek Totalnej Porażki pod tytułem Będziecie poszukiwać Zika, gdzie Zig był głównym antagonistą tego cika, gdzie zbawił wszystkich, złapał wszystkich praktycznie uczestników w klatkę i wrzucał ich karmelem, dosłownie, poza oczywiście między innymi Gwen i Cameronem. I więc tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, do no, Zig dokonał swoje zęsty, Chciał oczywiście wykopać Krisa w toksycznych, brei, toksycznych odpadów. Oczywiście to się nie udało, bo Gwen, udar Gwen uratowała. Wtedy Krisa. Więc powiedzmy no, plan Ezekiela się wtedy nie powiódł. No, ale dowiecie. No tak czy siak, Ezekiel no, miał przesranę. No. Powiedzmy sobie szczerze że Ezekiel miał przesranę, Ale całe szczęście, jakby to można powiedzieć, to był urywek po torciku, gdzie Ezekiel. zaprzyjaźnił się z mutantami, Oczywiście z Jaskini. Niby jego historia skończyła się. Powiedzmy, że dobrze, bo znalazł sobie przyjaciół, ale... Naprawdę. Szkoda mi go. Nie lubię go pod tą postacią. A nie, nie wiecie, nie, nie to, że nie, nie lubię go nienawidzę, tylko po prostu jest mi tak wręcz mi go żal po prostu. To nie jest taka niedawiz, że ej, ta postać jest je bo ma takie, takie albo idę zachowanie w danym odcinku, albo jest słaby antagonistą, albo e, ma coś za, co, ma coś z charakterem, co mi się po prostu nie podoba i po prostu to wytykam. Nie! To jest bardziej na takiej zasadzie, że nie podoba mi się forma w jakiej potem Ezekiela, wiecie, poprowadzona tle poszczególnych, późniejszych sezonów. Już na przykład w takiej wyspie Pachite to nikt nie pamięta, kto to w ogóle jest Ezekiel, po prostu nic go zostawi na zatopionej wyspie Wałanakua i I pytaj, czy on w ogóle, kurde, przeżył. Tego nie wiem tak naprawdę nikt, czy on w ogóle przeżył. Prawdopodobnie przeżył, no bo żeby inaczej, no musiał, kurde, jakoś przeżyć. Tylko pytanie, czy Klis go ewakuował, czy co z nim w ogóle zrobił, bo jak dobrze sobie przypominam, Plejadek Gwiazd to był ten klip po dziewiątym odcinku. W Plejadek Gwiazdzie oczywiście odcinek był poświęcony, poświęcony bardziej Ezekielowi i, prze, i, i temu, że chciał się zemścić na Klisie za to, co był robił w trzecim, czwartym sezonie. Przeciw za to, że no... Zdęca się na nim psychicznie, a czwarty to, że go umieścił, wiadomo, w kopalni toksycznych odpadów, więc. Sami sobie możecie tutaj zadać pytanie, no. No, chyba miał prawo się mścić, prawda? No, no, raczej miał prawo. Taka jest prawda, raczej miał prawo. Mimo, że to no był bezmyślną, można powiedzieć, masą w tamtym momencie, tak na dobrą sprawę, no to jednak szczątki tak jak naprawdę człowieczeństwa i rozumów nadal sobie miał, no jednak. Pamiętał kim tak naprawdę on jest, tak na dobrą sprawę, i tego tak naprawdę się dzikie, bo Ezekiel wiedział kim tak naprawdę jest, mimo że no nie miał ty swojej świadomości, takiej, że do no, nie myślał po prostu jeszcze nie myślał tak jak człowiek, tak na dobrą sprawę, no i to powoduje, no że no miał zwierzęce druchy i wiadomo do czego to się sprowadzało. No 9 odcinek, Jaden Gast, przykładem wielkim tego, do no, i siódmy zemsty, wysły, że miał jeszcze ludzkie odruchy. do bo chciał Annie, Annie Marii podarować milion dolarów, które było spalone. Nie wiem, może nie był po prostu tego świadomy, że te pieniądze się spaliły. Tak na dobrą sprawę. No, jeszcze tam było jakieś tam chyba nawet zdjęcie w jaskini, gdzie jeszcze był pod postacią człowieka. Że tam miał ten swój można powiedzieć inicjant złoty na szyi i tak dalej. Pamiętam, że takie, takowe zdjęcie było w tej jaskini. Wtedy jeszcze umieszczone, więc prawdopodobnie tam też. Można powiedzieć, że oficjalnie w tamtej jaskini zamieszkał. No ale podsumowując ogólnie postać Ezekiela zbutowanego, cały ten temat uważam. No. Bardzo zła postać, yy, jeśli chodzi pod względem historii. Tragiczna wręcz, w sensie taki, że nie to, że jakoś go strasznie na widzę, po prostu nie lubię tej postaci, ale jego historia jest tragiczna i bardzo smutna. To nie jest taka historia, o której należałoby się śmiać, moim zdaniem, to jest po prostu historia bardzo smutna, bardzo zła. Widać, że twórcy nie wiedzieli, co z tą postacią zrobić i... Zrobić z niego... Po prostu mutantan. No, co dużo powiem, zrobić z niego dziwaka. Tak ta dobrą sprawę, no ale cóż poradzić, nic nie poradzisz tak na dobrą sprawę, no. Najwyraźniej tak musiało być, moi drodzy. No więc oceniam to bardzo negatywnie, ale tutaj nie będę jakiekolwiek oceny ustawiał, bo to naprawdę wszystko co powiedziałem ma strasznie wynik negatywny, jeśli chodzi o development postaci. Więc no, bardzo źle to oceniam moi drodzy, bardzo źle to oceniam. Naprawdę bardzo źle to oceniam, więc no. Życzę wam miłego dnia i do kolejnych materiałów w totalnych dramaturgach. A Was zapraszam oczywiście do komentowania i co Wy na ten temat sądzicie. Więc to cześć. Na razie.